Wiecie co, dogram jeszcze raz ten filmik na temat tej szlifierki. Na czym problem polega? Może inaczej. Zacznijmy od tych blaszek. One są różnie zagięte, jedna wyżej, druga niżej. I teraz cała rzecz w czym? Stojan lata w środku w obudowie. Ja rozkręciłem to. Wyciągłem wał, skręciłem nazad i ten stojan lata w ten sposób. I to nie ma się co dziwić, że to się blokuje, że się przykleja. I będę musiał zrobić taki numer, zacząć od tego, zaznaczyć tutaj sobie kreski. Zresztą tu jest, nie? Można się sugerować tą obudową tutaj, tym zagięciem. Natomiast w tyle trzeba będzie naznaczyć mazakiem i po wyjęciu stojana, zaraz pokażę, przyniosę tą długą obudowę. No już jestem. I teraz co trzeba będzie zrobić? Prawdopodobnie, tak jak tutaj mówiłem, w tym miejscu trzeba szlifiereczką rozpiłować z czterech stron, prawda, tak samo i tutaj, żeby ten stojan nie opierał się na tych krzywych blaszkach, bo on nierówno jest, tylko żeby usiadł tutaj na tym. No i trzeba będzie coś wymyśleć, kurde, no nie wiem. Śruby jakby tu dał, żeby ten stojan ustabilizować, albo go po prostu blachę jakąś dać i wcisnąć go na siłę. No i podobna historia z tej strony. Czymś owinąć. Można jeszcze dać kleju tutaj, jakbym to wyjął na tą powierzchnię. Klej Poxipol. Dobrze, dobrze mówię. No i zobaczymy skutek tego. I podejrzewam, że to jest właśnie wada w tych szlifierkach. Bo zazwyczaj stojan to jest ściśnięty naprawdę na siłę lub zatopiony w obudowie. Ale zazwyczaj on zatopiony. Nie jest zatopiony, tylko jest wciskany siłowo. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szkoda tej szlifierki, bo jest malutka przede wszystkim. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Podejrzewam, że to jest właśnie wina tego gówna tutaj. To kurwa, to ręką idzie wyjąć, a nie powinno być tak. To jest taki króciutki film, nagram. Wkleję, żebyście zobaczyli, jaki tu jest problem z tym. Podejrzewam, że to jest właśnie lub blaszki jakieś. Mniej więcej w tego ich widzie, wcisnąć je tam. No bo tu nie ma jak nawet polutować, no jak, no w żaden sposób. Można tak pokombinować i przez łożyska jak raz się da, to nie będzie trzeba, no przeluzy takie są, że masakra, no. O. No jak to może działać? To nieprawda, że jak się tu skręci, ale co z tego, że się tu skręci, jak on się przesunie w dół albo do góry. No i to jest właśnie tym głównym powodem. Po prostu to są wady konstrukcyjne tych plastikowych obudów. Dobra, biorę się za robotę, zaraz szlifiereczkę uruchamiam, zeszlifuję te brzegi i zobaczymy. Tylko mnie zastanawia tutaj to, a to jest do kondensatora ten otwór, dobra. No zobaczymy, jaki tego skutek będzie, no bo to ogólnie to jest wszystko tutaj sprawne. Uzwojenie jedno jest chyba 40 cozioma, a drugie 20 z czymś. I te 40 to jest na kondensator rozruchowy, a mniejsza ta oporność jest na pracę.
No zobaczymy, jak nie, no tak pierdolne to o ścianę, to może coś z tego wyjdzie, zobaczymy, zgaduję. No chciałem wam jeszcze pokazać, które uzwojenia rozruchowe, a które prace. Te czerwone to są uzwojenia, o dobrze, to są uzwojenia pracy, a jego oporność jest taka. No mówmy 23,6. To są uzwojenia pracy, tak jak mówiłem. A uzwojenia rozruchowe, o kurde. Moment, bo kurczę, jeden przewód mi znikł. No jestem już, bo podwinął mi się po prostu jak tego. Dobra. A tu jest, widzicie, 44, ja tam paluchem dotykam, 44 ohma. I teraz warto sprawdzić jeszcze sobie, czy między uzwojeniami nie ma zwarcia. Tu nie ma. Tu nie ma, prawda? No i można jeszcze tak sprawdzić sobie ten drugi kabelek. Nie ma zwarcia i nie ma zwarcia. No także, no bo tu są uzwojenia eleganckie. Po prostu tą wadę tego luzu to wykryłem przez przypadek. No i tak to wygląda. No myślę, że to już temat chyba zamknę, a dopiero jak zrobię, tu ja nie wiem, kurde, boję się tu używać, kurde, można i lutownicę, lutownicą kawałek blaszki, na przykład z mosiądzu, to tylko tyle, że tu są uzwojenia chronione tą taśmą, to nie powinno się przegrzać. Osłonić to czymś i wezmę, wlutuję tu blaszkę z mosiądzu i zobaczymy skutek. To jest takie wstępne, a co dalej, no to zadecyduje to, co zrobiłem. A mam takie lutownice dosyć mocne, no i polutuję to i wcisnę na siłę do tego korpusu i zobaczymy. Myślę, że to będzie, to jest na bank wada tego, na 100%. No przecież jak może szlifierka działać, jak to się przykleja, wirnik się przykleja tam w środku, jak to się gdzieś przesunie na boki i klapa, no. A jestem jeszcze ciekaw, ile to, nie mierzyłem nawet tego. O, to jest niewielka różnica, jeśli chodzi o luz. Bardzo, bardzo malutki luz jest. No i teraz niech będą luzy na łożysku, a tym bardziej tutaj na tym, no to się klei od razu. Aha, jeszcze jedna sprawa, bo skleroza nie boli. Cała rzecz w tym, że jak ją uruchamiałem, to było słychać takie walnięcie, stuknięcie. I to, kurczę, chyba trafiłem w sedno sprawy, że stojan się przesunął, a pole elektromagnetyczne uderzyło we wirnik i nie dlatego nie dało obrócić w ogóle rady wirnika. Myślę, że trafiłem na to, o co tu w tym wszystkim chodzi. No można się zorientować teraz po tym wirniku, że tu jest lakier i tu jest czysta strona. A tu widzicie, co jest grane. Tak jak on by obcierał o tam w środku, o ten stojan. I kurczę, to jest na bank ta sprawa. Tylko teraz dylemat cały tutaj, bo ja wycofałem łożysko i na tak z jednej, tak i z drugiej strony i trzeba będzie to zmierzyć i dać tutaj podkładki, bo jak dobiję łożyska do oporu,
ma cholerne luzy w tej nazad. I myślę, że trafiłem na wadę tych szlifierek, na czym właśnie to polega. I teraz będzie trzeba to wyjąć, ten stojan, zmierzyć jego długość suwmiarką i zmierzyć od tej krawędzi do tej krawędzi razy dwa, jak się to mówi. I czy on nie będzie tak latał, no to by był już problem. Na razie się powstrzymam z tym szlifowaniem. Najpierw trzeba zrobić z tym porządek, bo i kto wie, czy to się cholerstwo gdzieś tam, no nie obracać, to się może nie będzie obracać, ale będzie miał luzy. A kto wie, no bo jak zamkłem obudowę, zacząłem trząść w ten sposób, to gówno latało no, w środku. No to jak może taka szlifierka działać prawidłowo? No. Jeżeli latało, to kto wie, czy on się gdzieś nie obróci wokół osi. No to jest też znak zapytania, bo tu jest też bardzo duże pole elektromagnetyczne. No nic, dobra, zrobimy to co tego i zobaczymy, jaki skutek tego będzie. No teraz odnośnie jeszcze tej obudowy, bo to jest niby to oryginalne łożysko i zobaczcie, co się dzieje. Padło, kurde. I słychać klekotanie, ale jedno wyjście jest jeszcze. Szkoda mi tej szlifierki, bo tu jest łożysko 6201, a można dać 6001. I to łożysko, aż mordę, to łożysko tu wchodzi normalnie, a tu już jest. Prawda? O. I można dorobić tutaj taką panewkę i wbić to łożysko ciasno, bo tu jest z luzem, z dużym luzem. O. Także to idzie rozwiązać. Uważam, że mi się uda to gówno naprawić. Wytoczę tu panewkę, taką redukcję i takie małe łożysko dam. I uważam, że i podkładki oczywiście, bo tu nie ma podkładek. I myślę, że to będzie wszystko okej.